List do Tytusa, rozdział 3, werset 9. Komentarz Henry Rozjera do listu do Tytusa, ciąg dalszy, od 3 rozdziału, werset 9. A głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj. Są bowiem nieużyteczne i próżne. O ile wymienione uprzednio rzeczy są pożyteczne, to te, o których mówi powyższy werset 9, są nieużyteczne. Rodowody. Niekończące się rodowody to urojone wyobrażenia o pochodzeniu istot duchowych. Są tworem żydowskich przesądów powiązanych z pogańską filozofią. Owa kabała, żydowska szkoła mistyczno-filozoficzna dotycząca sposobu wykładania Starego Testamentu, zawiera wiele mitów i elementów baśniowych. Zgodnie z nią istnieje 10 sefir albo początków, które mają wywodzić się z Boga. Zdaje się, że to od nich pochodzą gnostyckie aeony. Na tym systemie filozoficznym oparto magię, która polegała przede wszystkim na nadużywaniu słów pisma, by osiągnąć ponadnaturalne skutki. Rodowody odnoszą się do żydowsko-platonicznych nauk, które wcześniej przeniknęły do chrześcijaństwa. Widzimy o tym wspomnienie w 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 4 werset. Do tej samej kategorii należały głupie rozprawy, które rozpoczynane były przez samowolnych ludzi, nie potrafiących znieść tego, że ktoś się im sprzeciwia. 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 23 werset. Skutkiem takiej postawy były spory. Kłótnie o zakon należy rozumieć jako spekulację inteligencji rabinicznej, która traktowała prawo jako wyśmienity materiał do prowadzenia debat, a nie tekst mający moc przemiany sumienia. Tego rodzaju kłótnie są bezużyteczne i próżne. Nie przynoszą duszy żadnego zysku. Każda prawda, która nie prowadzi człowieka do poznania Boga i życia w świętości, jest całkowicie bezwartościowa. Jest to wyłącznie próżna gadanina. 1 Tymoteusza 1:6. Wersety 10 do 11 z rozdziału 3. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy i sam na siebie wyrok wydaje. Tytus miał unikać wszystkich uprzednio wymienionych elementów. Z reguły wystarczało, że trzymał się z dala od ludzi prowadzących głupie rozprawy i dyskusje, aby ustała niezdrowa tendencja, która próbowała przeniknąć do kręgów wierzących. Czasem jednak zdarzało się, że Tytus, obdarzony autorytetem apostolskim, musiał posłużyć się nim, aby zaprowadzić w zborach porządek i przeszkodzić powstawaniu sekt. Podziały mogły powstać w łonie kościoła lub lokalnego zboru przez spory i kłótnie o zakon. Nie zawsze nieporozumienia między wierzącymi prowadziły do bezpośredniego podważenia jedności ciała Chrystusa. Czytamy o tym w 1 Koryntian, 1 rozdział 10 werset albo 11 rozdział 18 werset. Natomiast sekty powstawały wtedy, gdy bracia odłączali się od zboru i z tym, który je powodował, należało obejść się bez litości. Człowiek,
który doprowadził do rozłamu, chciał skupić wokół siebie grono wierzących. W ten sposób negował jedność Kościoła i jego centrum, Pana Jezusa. Nauki ludzi tego pokroju nie musiały być wcale fałszywe. To my przyzwyczailiśmy się, by z sektą kojarzyć to, co chrześcijaństwo określa mianem herezji. Do powstania sekty wystarczyło wyjęcie prawdy z kontekstu i nadmierne jej akcentowanie, a następnie zgromadzenie chrześcijan wokół tej nowej zasady, bez względu na to, czy prawda ta sama w sobie była słuszna, czy też fałszywa, i jej głosiciela. Człowiek, który stawał się przywódcą takiej partii kościoła swoich wyobrażeń, kościoła w cudzysłowie, miał zostać zdecydowanie odsunięty, ponieważ rozdzierał, niszczył jedność i obrażał Chrystusa, głowę ciała. Tego rodzaju odsunięcie musiało poprzedzać udzielenie nagany, której celem było powstrzymanie go na jego złej drodze i zapobiegnięcie powstaniu rozłamu w Kościele. W podobnych sytuacjach nie należy działać pochopnie i w nadmiernym pośpiechu. Jeżeli nagana nie przyniesie skutku, należy napomnieć po raz drugi i trzeci, dać czas na zawrócenie ze złej drogi. Tytus, działając w mocy autorytetu, miał świadomość, że odszczepieniec może być przewrotny, skoro nie słuchał pierwszej nagany, grzeszył świadomie i w ten sposób wydawał wyrok na samego siebie. Wersety 12 do 15 rozdziału 3. Gdy przyślę do ciebie Artemasa albo Tychikusa, staraj się śpiesznie przybyć do mnie do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem przezimować. Wypraw śpiesznie w drogę Zenasa, zakonoznawcę, i Apollosa, i dołóż starań, aby im niczego nie brakowało. A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli bezużyteczni. Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Każde słowo w Piśmie Świętym jest ważne. Podczas naszych rozważań znaleźliśmy na to wiele dowodów. Końcowe wersety listu po raz kolejny potwierdzają tę prawdę. Po pierwsze, widzimy, że misja Tytusa na Krecie nie miała trwałego charakteru. W tej kwestii wielu teologów ma odmienną opinię. Po wypełnieniu zadania, gdy tylko Artemas i Tychikus przybyli do Tytusa, miał on jak najszybciej udać się do apostoła przebywającego w Nikopolis. Być może jest to ta sama podróż Tytusa, o której czytamy w drugim liście do Tymoteusza, 4, 10. Jeżeli tak było, to odbył ją pod nieobecność apostoła, który wówczas po raz drugi przebywał w więzieniu w Rzymie i miał świadomość, że czas jego odejścia jest bliski. Zadanie Tychikusa polegało na informowaniu zborów o okolicznościach, w jakich znajdował się Paweł, i odwrotnie, przynoszeniu apostołowi wiadomości o sytuacji wierzących, o Zenasie, zakonoznawcy,
zakonoznawcy w sensie prawnika, uczonego w świeckim prawie, a nie w prawie mojżeszowym. O Zenasie, zakonoznawcy, i Apollosie wiemy, że chcieli udać się na Kretę. Tytus miał nie ograniczać się do swoich zadań, lecz zająć się nimi i zatroszczyć o to, aby im niczego nie brakowało. Paweł wykazał się tutaj szczególną troską o tych, którzy nie byli ściśle powiązani z jego służbą. Skoro Tytus miał okazać gorliwość dla braci, którzy nie należeli do bezpośredniego otoczenia apostoła, to również nasi, czyli święci na Krecie, winni wykonywać dobre uczynki, by zaspokajać palące potrzeby. Tytus miał być im przykładem, co widzimy na przykład w rozdziale 2, 6 do 7 wersetu. Owe palące potrzeby dotyczyły ubogich, o których należało się troszczyć, a także wiernych sług Chrystusa, o których w innym miejscu powiedziano, że byli przychodniami, którzy wyruszyli w drogę dla imienia Chrystusa. 3 Jana, 7 werset. Owe dobre uczynki obowiązywały wszystkich wierzących. Bez czynienia dobra byliby nieużyteczni. Z 15 wersetu 3 rozdziału Tytusa wynika, że w chwili pisania listu apostoł znajdował się jeszcze w towarzystwie braci, podczas gdy drugi list do Tymoteusza pisze, gdy wszyscy się od niego odwrócili oprócz Łukasza, jego wiernego towarzysza i sługi. Widzimy to w drugim liście do Tymoteusza, 1 rozdziale, 5 wersecie, 4 rozdziale, 10 wersecie. Apostoł pozdrawia tych, którzy miłują go we wspólnej wierze, łączącej chrześcijan między sobą, jak też z Bogiem i Chrystusem. Jego ostatnie życzenie powinno być także naszym życzeniem. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Koniec komentarza do listu do Tytusa autorstwa Henrygo Rozwiera.